Witam Was pięknie. Z okazji tego, że w piątek zbliża się Dzień Śląska w naszej szkole, sprawdzimy, ile sobie szczaki znają z naszej gwary. Zapraszam. Dobra, powiem Ci 8 słówek po śląsku, Ty mi tłumaczysz na polski. Dobra. Pierwsze, galoty, łatwe słowo. Spodnie. No to spodnie chyba, no. No dobre są galoty, ja uwielbiam galoty. Mogę coś tutaj zakładać, fajnie się je nosi. No to co to są galoty? No galoty. Po polsku co to są galoty? No spodnie. Ty, galoty mam obliczone, ty ruski, to są spodnie. Spodnie. Super. Pędzyja. To jest wypłata. Dobrze, wypłata emerytury. Fajnie. Pędzyja. O kurde. Nie mam żadnego pojęcia. No to strzelaj. Możesz powtórzyć? Pędzyja. Pędzel. Nie wiem, że mówiąc pierwsze słyszę, ale... Może pieniądze, coś w tym stylu? Emerytura, wypłata. Nie byłam najdalej. Pędzyja. Co? Pędzyja. Pędzyja. Tak. Frędza? Brzmi jak pędzel, nie wiem. Pędzyja? To, że szybciej w tym stylu? Weź go do gipku. A, no w sumie prawda. Pędzyja? No pędzel. No nie. Nie pędzel? Nie. Keta. Łańcuch. Bardzo dobrze. To jest łańcuszek taki, no. Taki wielki, gruby musi być. No. Przeważnie na rower, no. Ciągły. Czyli łańcuch, no. Łańcuch, tak. Wiem co to jest, ale nie wiem co to jest. Keto. Jak w rowerze ci keta spadnie. Łańcuch. Dobrze. Keta. Kiedyś to słyszałem. Czekaj. Nie, jakaś saszetka czy coś? Trochę jak dieta. Dobra, ale to nie. Znaczy, będzie jakaś kieszeń może? Keta? Keta służy do napędu tego bicykla albo motocykla. To jest łańcuch. Dobrze. Rzykać. Modlić się. Super. Rzykać? Rzykać do punboczka, modlić się. Dobrze. Rzykać. Rzykać? Rzykać. Rzykać? Mówić. Mówić coś. Modlić się. Modlić? Wymiotować. To po polsku chyba. Nie. Nie rzykać. Rzykać. Nie rozumiem. Modlić się. Aha. Serio? No. Wow. Rzykać. Rzykać. Rzykać? Rzykać. Modlić się. Modlić się. Dobrze. Deka. Powtórzysz? Deka. Koc. Okej. Okay. Deka. 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 Deko? Jako dekagram? Deka. Czy 10? Coś takiego? Kut! Dekagramy, tak? Jednostka masy, to logiczne. Deka. Deka, no to jest takie dość szerokie określenie, zazwyczaj jakaś narzuta albo kawałek materiału, coś takiego. No, głównie się na to kot zgada, Godoa. No, można. Kierchów. Ostatnie słowo. Kierchów? No to jest to samo co smintosz, czyli cmentarz. Dobrze. Brzmi jak jakieś państwo. Jakieś... Ludzie tam leżą. To jest cmentarz? Dokładnie tak. Kierchów. Ludzie tam leżą. Groby? Kierchów? Tak. Ludzie tam leżą. Cmentarz. Też nie wiem. Ludzie tam leżą. Cmentarz. Kierchów? Góra, to będzie duża góra. Ludzie tam leżą. Tam gdzie ludzie leżą. To cmentarz. Dobrze. Dzień. Nie wiem. Daj mi spokój. Kierchów to jest cmentarz. I wszystko jasne. I ty sobie, Szczaku, chcesz sprawdzić swoją wiedzę z Gwary Śląskiej? Zapraszam cię już w ten piątek na mały quiz. Na pierwszym piętrze z języka śląskiego.